Drodzy, mieliście kiedyś ochotę, by cofnąć się w czasie? I nie chodzi mi o cofnięcie takie, by skreślić właściwe liczby w jednej czy w drugiej grze losowej, ale po to, by móc inaczej podjąć taką czy inną decyzję. Ja muszę powiedzieć, że chętnie cofnąłbym się w czasie i przynajmniej kilka decyzji w swoim życiu podjął inaczej. Niestety na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe. Nie wiem, czy w przyszłości będzie to możliwe, jak wygląda to teoretycznie. Odsyłam do zupełnie innej tematyki. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że musimy żyć z konsekwencją czynów i decyzji, które kiedyś podjęliśmy. Myślę, że dla wszystkich to jest oczywiste. Ale no właśnie. Bywa też tak, że decyzje, które kiedyś podjęliśmy, dotykają nie tylko nas, ale dotykają też innych, często ludzi, którzy zupełnie nie byli tego świadomi, jakie my decyzje podejmujemy. Zapraszam teraz do wysłuchania naszej dzisiejszej historii. A historię tę czytam w Księdze Sędziów w 11 rozdziale od 30 wiersza. A Jefta złożył panu śluby tej treści. Jeżeli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I wyruszył Jefta przeciwko Amonitom, aby z nimi walczyć, a pan wydał ich w jego ręce. A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami. Była zaś ona jedynaczką, oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Toteż, gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł: ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną. Złożyłem bowiem ślub panu i nie mogę się cofnąć. Och, drodzy, można powiedzieć, Jefta powinien powiedzieć do swojej córki: nie tyle zdruzgotałaś mnie, ale coś ty, chłopie, w swoim życiu narobił. Bo to przecież była jego decyzja, to był jego ślub. Ale zanim wrócimy, drodzy, do tej historii, która niestety kończy się tragicznie, Jefta wypełni swoje ślubowanie, spróbujmy spojrzeć na to, kim w ogóle był Jefta. I muszę wam powiedzieć tak trochę na marginesie, że lubię te części historii Starego Testamentu, które mówią o ludziach takimi, jacy byli albo takimi, jacy są i dzisiaj. Nie próbują koloryzować historii, nie próbują ich ubarwiać, przedstawiać w jakimś dobrym czy doskonałym świetle. Taka też jest historia Jefty. Otóż jak czytamy, Jefta z Giladu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej, z której Gilad spłodził Jeftę. Lecz i żona Gilada urodziła mu synów, a gdy ci synowie żony dorośli, wygnali Jeftę, mówiąc do niego: nie możesz dziedziczyć w rodzinie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. Drodzy, piękna historia, można powiedzieć, idealnie sprawdza się to, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, chociaż Jefte nie miał okazji zrobić sobie wspólnego zdjęcia z rodziną, ale jak widać, kiedy rodzina się zebrała, postanowiła wydziedziczyć go. I co dalej dzieje się z Jeftą? Otóż wybrał taką, a nie inną drogę, postanowił zebrać kilku kolegów i razem z nimi stworzyć po prostu bandę, która zajmowała się napadaniem na ludzi, przypuszczam, że i biednych, i bogatych. Łupiła i jednych, i drugich. I nie jest to historia, w której łupi się bogatych, a daje się biednym. Po prostu łupi się wszystkich i zabiera się wszystko dla siebie. Ale kiedy dochodzi do kolejnej wojny, ja już nie jestem w stanie powiedzieć, która kolejna wojna dotyka Izraela lub przynajmniej jednego z jego plemion, kiedy Amonici zbliżają się do ziemi Gilad, no co robi rodzina? No robi to, co myślę wielu z nas, to znaczy szuka tych, którzy byliby w stanie walczyć. A najlepsi do walki są ci, którzy w walce są wyszkoleni albo do niej przygotowani. No a Jefte na pewno miał wprawę w obijaniu ludzi, wiedział też, jak posługiwać się orężem, co to znaczy walka. Dlatego wysyłają starszyzna Gileadu po Jeftę, sprowadzają go i mówi: no, zostań naszym wodzem. Jak się domyślamy, Jefta mówi: no okej, no ale żeby nie było tak, że ja będę za was walczył, a wy potem znowu wygonicie mnie i powiecie: jesteś synem innej kobiety, nie należysz do naszej rodziny.
Oni oczywiście przystają na to, że kiedy Jefta ich poprowadzi, kiedy zwycięży, będzie mógł wrócić i panować nad nimi. To jest ważne. Tak też się dzieje. I drodzy, wtedy uwidacznia się też druga zdolność Jefty, to znaczy zdolność, można powiedzieć, negocjacyjna, albo zdolność do tego, by niekoniecznie wszystko stawiać na jedną kartę. Wysyła poselstwo do króla Ammonitów i proponuje rozwiązanie całej sytuacji w sposób pokojowy. Proponuje mu, by nie doprowadzać do wojny. To jest bardzo fajna i ciekawa historia pertraktacji, próby przedstawienia, jak wygląda to z jednej, jak wygląda to z drugiej perspektywy. Ostatecznie, jak niestety historia w wielu przypadkach pokazuje, wybierany jest oręż. Każda ze stron liczy na to, że zwycięży. I wtedy też Jeftę składa Bogu ślubowanie tej treści, jaką słyszeliśmy. Panie, jeżeli powrócę całą z tej wojny, no to wtedy pierwsze, co wyjdzie z mojego domu, złożę Ci na ofiarę na całopalenie. I drodzy, dwie rzeczy zastanawiają mnie w tej krótkiej naszej dzisiejszej historii. Po pierwsze, czego spodziewał się Jefta? Znaczy, tak zastanawiam się tak zwyczajnie po ludzku, co mogło wyjść z jego domu? Co mogło wyjść pierwsze? No oczywiście można powiedzieć, no pewnie jakieś stworzenie typu, nie wiem, owca, może koza wybiegnie, no ale przecież Jefta wiedział. Myślę, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że kiedy mężczyzna wyrusza na wojnę, kiedy on jako głowa rodziny albo kiedy ktokolwiek z członków rodziny wyrusza na wojnę, ci, którzy pozostają w domu, niepokoją się. Ci, którzy pozostają w domu, no, czuwają, wyglądając, kto pierwszy przychodzi z wieścią i z jaką wieścią wróci do domu. Można więc powiedzieć, że zupełnie naturalnie, kiedy ktoś zbliża się do domu, domownik wybiega, by zobaczyć, co dzieje się. Najprawdopodobniej córka zobaczyła, że wraca jej ojciec i pełna radości wybiegła na jego spotkanie. Druga rzecz, która zastanawia mnie tej historii, to w ogóle taka myśl, czy ludzie rzeczywiście tak myślą, że jeśli będą składali Bogu ofiary, że jeśli będą Bogu przyrzekać coś, to wtedy Bóg stanie po ich stronie w walce przeciwko drugiemu człowiekowi. Czy to jest taka nasza myśl, że oto dwie armie i z dwóch stron ludzie składają Bogu ślubowanie, a Pan Bóg wtedy, drodzy, naprawdę ma olbrzymi problem, po czyjej stronie stanąć? A tak często dzisiaj myślimy. Kiedy błogosławimy sztandary, kiedy błogosławimy sprzęt wysyłany na wojnę, dzieje się to z obu stron i myślę, że Pan Bóg nie tyle zastanawia się, po której stronie stanąć, ale rozpacza nad tym, co dzieje się między ludźmi, bo przecież wojna jest tragedią człowieka, jest wyrazem naszej grzeszności. Ale w tej historii, drodzy, dzieje się też tragedia, dlatego że Jefta podejmuje decyzję, której nie chce zmienić. Czy decyzja była rzeczywiście nie do zmiany? Otóż mamy bardzo podobną historię zapisaną w innej księdze, w pierwszej księdze Samuela, kiedy to Saul mówi do swoich żołnierzy: obłożony jest klątwą, obłożony jest każdy, kto dzisiaj weźmie cokolwiek do ust, dopóki nie zwyciężymy naszych wrogów. Jego syn Jonatan nie wie o tym, bierze plaster miodu, jego oczy się świecą, zachęca innych do jedzenia, by mogli walczyć i mieć więcej sił w walce. No oczywiście później, no właśnie, później, kiedy okazuje się, że to syn króla jest tym, który złamał ślubowanie Saula, lud po prostu przekonuje króla, by nie czynił Jonatanowi nic złego i można powiedzieć, wszystko rozeszło się po kościach i Saul żył, i Jonatan żył, przynajmniej w tej historii. Ale w naszej historii nie ma szczęśliwego zakończenia. Niestety Jefta wypełnia swoje ślubowanie i resztę swojego życia będzie musiał żyć z myślą o tym, jaką decyzję podjął. Być może nie jeden raz będzie zastanawiał się, dlaczego to uczyniłem. Dlaczego złożyłem takie, a nie inne ślubowanie. I drodzy, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Myślę, że kiedy czytamy historię Jefty albo słuchamy o niej, to warto zadać sobie pytanie, bo tej historii już nie zmienimy. Nie zmienimy niczego, co już jest poza nami, ale mamy wpływ na to, co jest przed nami. Dlatego warto zastanowić się,
nie tylko nad decyzjami, które podejmujemy, ale warto zastanowić się nad konsekwencjami, jakie nasze decyzje niosą dla drugiego człowieka. Dlatego niech ta historia będzie dla nas przypomnieniem i nauką, że lepiej nie cofać historii, lepiej być szczęśliwym i radosnym z decyzji, które w naszym życiu już podjęliśmy. Zapraszam na naszą kolejną historię. Zostańcie z Bogiem. Jak ty to robisz? 10 minut, 28 sekund. No bo ja się przygotowałem, mówiłem.